jeszcze. XC. Dobra, starczy. O kurwa. Robimy tu z kolegą kłodę bartną. Jest to nasza ósma barci, którą kończymy. Barcie wykonujemy w pniach sosnowych, ponieważ sosna jest w naszych okolicach najłatwiej pozyskać. To jest drzewo dominujące w Puszczy Augustowskiej. Nadają się jeszcze dęby, graby, choć grab i dąb jest dość ciężki w obróbce. W sosnie ta praca idzie dużo sprawniej. Kłodę zaczynamy wycinać piłą motorową. Robimy 4 nacięcia wzdłuż, 3 w poprzek. Później tak powstałe deseczki wyłamujemy i resztę wykańczamy narzędziami ręcznymi. Głównym narzędziem do wykonywania barci jest pierzchnia. Jest to dłuto na solidnym dębowym trzonku średnicy 5 cm. Służy do wykonania otworu bartnego, służy do poszerzania go na boki. Skos zaczynamy robić około 80 cm od krawędzi, żeby w tym miejsce jak najdokładniej wpasować zatwór. Do wykańczania pleców sprawne i praktyczne jest oto narzędzie. To jest cieślica. Jest to dłuto osadzone prostopadle na trzonku jak siekiera o średnicy około 5 cm. Służy do wygładzania pleców. Stukamy młoteczkiem albo z zamachu. Ośnik. To jest, jak widzimy, pierścień o średnicy 8 cm, zaszczony od spodu. Służy zarówno do korowania, do przygotowania samego miejsca na otwór bartny, jak i do wygładzania ścianek wewnętrznych. Otwór bartny ma szerokość 10 do 11 cm, długie na 90, głębokie 35 do 40. To wszystko zależy od wymiarów kłody. Trzeba dopasować tak, żeby ściany barci miały co najmniej 10-12 cm grubości z każdej strony. Można nazwać to pasją lub spełnianiem marzeń. Chodziło to za mną co najmniej 3-4 lata, żeby może byłoby się fajnie tym zająć, może przygotować kłodę, jedną, drugą wciągnąć. Ale tak naprawdę rękawy podkasałem i zacząłem to robić sam w zeszłym roku. W sierpniu wykonałem pierwszy ul kłodowy, który stoi teraz w ogrodzie. Następnie we wrześniu barć w dębie na wysokości 6 metrów w drzewie. Zakupiłem też w międzyczasie 4 kłody i wdubałem je, powciągałem na drzewa. Ta jest ostatnia z tych 4, nieskończona jeszcze z zeszłego roku. Wykonanie jednej kłody zajmuje nam około 1,5 dnia roboczego, we dwójkę, plus 3 do 4 godzin wciągnięcie. Więc nad jedną kłodą od początku do końca musimy spędzić 2 dni. Robimy to oczywiście w wolnym czasie. Nie zajmujemy się tym zawodowo. Także do dyspozycji mamy praktycznie tylko weekendy. Jest to ul kłodowy. Kłody bartne, które nie wciągamy na drzewa, nazywamy ulami kłodowymi. Stojący, bo są też formy leżaków, czyli leżących kłód. Śniotowa, to ta deska tutaj przykrywająca zatwór, to jest śniot. Ona chroni otwór bartny głównie przed dzięciołami, ale też pozwala wstawić ocieplenie przed zimą. Szukamy gałązki świerku czy korę brzozową. A teraz ściągnijmy zatwór i zajrzymy do środka. Proszę, wstawiłem plaster z włoszczyną, żeby trochę zwabić tu pszczółki, ale nie zechciały przylecieć, pewnie za nisko im. No to w zasadzie człowiek jest tym, który sprowadził pszczoły do parteru. One samorzutnie to lubią się osiedlać na wysokości. No, jak widzimy, otwór nie jest idealnie gładki. Pszczoły jak się tu osadzą, one wszystko pociągną kitem pszczelim, sobie wygładzą, urządzą się tak jak będą chciały. Tutaj widzimy boczny wlot dla pszczół, tak zwane oko. To jest wybity sęk, więc to jest naturalny otwór, który występował w tym pniu. Też wlotki są porobione w zatworze, tak? Te zielone ślady to ślady po mięcie. Stosuję dwa sposoby wabienia pszczół. Jeden to jest właśnie smarowanie i zostawianie ziół, szczególnie świeżej mięty wewnątrz. A drugi to jest nalewka z propolisu. Smarujemy pędzlem wnętrze, alkohol wyparuje, ślady propolisu zostaną. One będą świadczyły dla pszczół, że już jakiś rój tutaj siedział. Pierwszy
pilotażowy projekt rekonstrukcji bartnictwa był prowadzony w latach 2006-2008 w Puszczy Spalskiej głównie, chociaż wtedy też powstały barcie w Biebrzańskim Parku Narodowym. Biebrzański Park Narodowy ma też około 10-12 kłód porozwieszanych w różnych miejscach. Kilka znajduje się w Igierskim Parku Narodowym. W Nadleśnictwie Augustów są w tej chwili 2-3 kłody bartne i jedna barć wykonana przez baszkirów w zeszłym roku. Pewnego czasu w Nadleśnictwie Augustów i trzech innych nadleśnictwach jest akcja Tradycyjne Baltnictwo. Staramy się odtworzyć te baltnictwo, ale głównie chodzi o to nam, żeby pszczoły zaczęły, żeby żyły w lesie, żeby miały tu swoje schronienie i żeby zasiliły ekosystem leśny. W Nadleśnictwie Augustów w tej chwili jest jedna balć i 3 kłody, które są w tej chwili zasiedlone. Docelowo będzie, myślę, że w tym roku będzie ich znacznie więcej, może nawet 20. Stop, powoli. Dobra, stop. Ale jest tam, nie widzę pod kątem, ale to nie ma problemu. To wiesz, to by tylko... Trawinka. Leziemy na górę. Ale jest tam, nie widzę pod kątem, ale to nie ma problemu. To wiesz, to by tylko... Trawinka. Barcie robiono nie tylko w sosnach, ale też w dębach, w grabach, w świerkach, w niektórych regionach tylko i w lipach. Lipy są bardzo dziuplaste i jest to miękkie drewno, więc doskonale się nadają do wykonywania barci, bo po zebraniu z wierzchnej warstwy mamy zazwyczaj wypruchniały pień w środku, który trzeba tylko zablokować na dwóch poziomach i w tak powstały otwór bartny można zasiedlać pszczoły. Tutaj mamy barć wykonaną w dębie. Otwór bartny znajduje się na wysokości 6 metrów. Barć została wykonana we wrześniu zeszłego roku. Została zasiedlona samorzutnie, jak wszystkie wykonane przeze mnie barcie i kłody. Zajrzyjmy do wnętrza zasiedlonej barci. Pszczoły przeleciały tutaj w przeciągu ostatnich 2 tygodni. W zasadzie od 7 do 10 dni zasiedlają tą barć. Zdążyły pobudować plastry do połowy wysokości otworu bartnego. To jest jakieś 50 cm. Otwór ma metr wysokości. Plastrów jest około 7, barć jest dość głęboka, ma ponad 40 cm głębokości, jak widać drzewo jest solidne. To jest pierwsza barć w drzewie, którą wykonałem. Bardzo się cieszę, że przyleciały tu pszczoły, no miejsce jest zacienione, jak widać, naokoło rosną lipy. Dąb też ma strzelistą koronę, która skutecznie blokuje słońca, więc mimo południowej wystawy cały dzień jest tutaj cień. Mimo to pszczoły się tu osiedliły, czego jestem dumny. Dobra, zamykamy. Uroczysko Wielki Bór, Nadleśnictwo Głęboki Brud. Tutaj zlokalizowałem moją pierwszą barć wykonaną w sośnie. Jest to miejsce dość odludne, do najbliższej wioski czy pól uprawnych jest w linii prostej 4,5 do 5 km. Barć zlokalizowana jest na wysokości 7 metrów. Na wysokości 3 metrów znajduje się moje ciosno. W przeszłości każdy bartnik miał swój herb, tak zwane ciosno. Świadczyło o tym, że dana barć jest jego własnością. W ten sposób rozpoznawano swoje drzewa, bo pierwotnie bartnicy mieli porozrzucane drzewa bartne po puszczy. Więc żeby rozpoznać swoją barć, oznaczali znakiem. Ten znak występował zarówno na Kurpiach, jak i w Puszczy Białowieskiej. Pszczółki pracują, budują plastry. Plastry już pożółkły. Jak robią świeże, one są takie białego koloru. Dopiero żółkną wraz z składaniem w nich pyłków i chyba z czasem nabywają takiego koloru, jak ma wosk. Okay, zamykam. Bartnictwem zająłem się z dwóch powodów. Pierwsze to jest próba zachowania czy odtworzenia naszego dziedzictwa narodowego, czyli wszystkiego, co było związane z bartnictwem. A drugi to jest ochrona przyrody, a w zasadzie tej naszej pszczoły augustowskiej. Mamy tutaj pod Augustowem taką linię
rasa środkowoeuropejska, linia augustowska. Jest to gatunek zagrożony wyginięciem, chroniony. W okolicy miejscowości Płaska w promieniu 10 km od Płaskiej jest obszar ochrony tego gatunku. Nie można wpuszczać do ekosystemu innych pszczół niż augustowską. Ona nie cieszy się popularnością z kilku względów. No nie jest tak miodna jak rasy wyhodowane na zachodzie Europie, czy nawet w Polsce i stosowane w pasiecznictwie. Jest do tego agresywna i często się roi. Jest to pszczoła wywodząca się w linii prostej z dzikiej leśnej pszczoły i dość późno została udomowiona, bo to był domowiona, sprowadzona do pasiek przydomowych, bo to był XIX wiek. Dopiero się uczę, ale wszystkie bardziej wykonane przeze mnie zostały zasiedlone w tym roku przez pszczoły samorzutnie. Do większości przyleciały silne rodziny. Nawet przy otwieraniu udało się wyciągnąć i spróbować odrobinę miodu, choć z miodobraniem czekam do końca sierpnia. W jednej jest na pewno pszczoła augustowska, ponieważ jest bardzo agresywna, nie daje do siebie podejść. W pozostałych zdaje się, że krajanka, z tym, że próbki z każdej barci wyciągnąłem, wysłałem do SGGW pod kątem badania genetycznego rasy. Realizuję swoje cele przyjęte jako osoba prywatna w nadleśnictwie Głęboki Brud, oczywiście za zgodą Lasów Państwowych. Całość moich działań opiera się tylko i wyłącznie na moich prywatnych środkach. Ubiegałem się kilkakrotnie o dofinansowanie. Projekty były dobrze oceniane, ale z różnych przyczyn nie dochodziło do przyznania tych funduszy. No, zawieszam 2 dni pracy mojej i przyjaciela oraz swój wolny czas.